Nie wierzycie? Zobaczycie. To się przekonacie sami. Będzie koziołek matołek. Przepraszam, koziołek. To znaczy się sorry. Koziołek Matołek odwiedził Galerię Książki, czyli Miejską Bibliotekę Publiczną imienia Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu. Było tu właściwie kilka koziołków. Nie będziesz przez nie chory. Przyszedł. Na nogach. Jest podkuty? Nie. Pozostałe koziołki w postaci statuetek otrzymali laureaci kolejnej 20. edycji konkursu literackiego imienia Kornela Makuszyńskiego. Przed wręczeniem nagrody głównej wręczony został tak zwany superkoziołek, czyli nagroda za całokształt twórczości. Otrzymała ją Wanda Chotomska. Jury ogólnopolskiej nagrody literackiej zdecydowało o przyznaniu nagrody specjalnej superkoziołka dla... Wandy Chotomskiej. W imieniu pisarki nagrodę odebrała córka. Zapytaliśmy ją o ulubiony z czasów dzieciństwa wiersz mamy. Jest taki wiersz, który uważam, że był wierszem o mnie, jeden z pierwszych wierszy mojej mamy, który zawsze na spotkaniach recytuje. To jest Chłopak na opak. Ponieważ ja byłam zawsze bardzo taka przekorna i wiersz jest o chłopcu, który robił wszystko na odwrót. Na końcu się okazuje, że włosy zapinał spinką i mówił, że jest dziewczynką. Ponieważ ja zawsze miałam bardzo kiepskie włosy i kiedy sobie obcięłam tak, że wyglądałam zupełnie jak chłopak, sama się obsmyczyłam nożyczkami i żeby nie mówili do mnie Duduś, bo mama mówiła do mnie Duduś, co mnie doprowadzało do szewskiej pasji, to spinałam sobie spineczką. Wiadomo było kiedyś, że spinka to dziewczynka. Dzisiaj to już się te czasy zmieniły. Różnie wyglądają niektórzy chłopcy. Wróćmy do nagrody głównej. Koziołka Anno Domini 2013 otrzymał... Werdykt odczytuje dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu Leszek Palus. Za wzruszającą, pełną ciepła, humoru opowieść o trójprzyjaźni ojca, syna i przygarniętego ze schroniska psa, zwracającą uwagę pomysłowo prowadzoną narracją, pozwalającą czytelnikowi śledzić zdarzenia z kilku perspektyw, wartką fabułą i zabawnymi scenami otrzymuje Marcin Pałasz. Za książkę Sposób na elfa. Tak, myślę, że tam tutaj tego mikrofonu pan Marcin Pałasz na pewno chce nam coś powiedzieć. Obiecuję, że będę mówił bardzo dobrze, bo bardzo krótko. Więc na wstępie chciałem przeprosić za brak krawata, ale miałem do wyboru na swoim sercu umieścić albo krawat, albo kogoś, kto jest dla mnie w tej chwili jedną z najważniejszych osób na świecie, czyli mojego ukochanego przyjaciela. Marcin Pałasz nagrodę otrzymał za książkę pod tytułem Sposób na elfa. Bohaterem książki jest elf, pies przygarnięty spod warszawskiego schroniska dla zwierząt. Prawdziwy elf mieszka z autorem książki, jak twierdzi Marcin Pałasz, jest on współautorem nagrodzonej publikacji. To jest autograf współautora. Sam nie mógł przybyć osobiście, więc no, musiałem się posłużyć takim substytutem. Niemniej zatwierdzony jest. Obąchał i zamerdał. Czyli wszystko jest w porządku. Tak o książce mówi jedna z jurorek. Marcin Pałasz pisze z takim ogromnym znawstwem zagadnienia i ciekawie opisuje właśnie te relacje, jakie się nawiązały między nim, jego synem i także tym psem wziętym ze schroniska. Jest taka książka, która wywołuje też takie uczucia sympatii, empatii dla zwierząt, dla ludzi, którzy czują takie momenty, że zwierzę jest po prostu potrzebuje ich opieki, potrzebuje takiego zainteresowania i pomocy przede wszystkim. Wolicie książki śmieszne, czy takie smutne, takie śmieszne? No to uważam, że ja jestem specjalistą od książek śmiesznych. Wiecie, że nie udało mi się do tej pory napisać ani jednej poważnej książki. W tegorocznej edycji konkursu literackiego imienia Kornela Makuszyńskiego wyróżnione zostały także Anna Janko i Zuzanna Orlińska. Podczas gali zaprezentował się Teatr Rozwesołek, działający przy Galerii Książki. Koziołek Matołek, tak, dziś zakręcony. Trzecia kropeczka jest to właściciel krainy, którą stworzył i jest tam pełno kropek. Za wieloma górami, za
wieloma lasami. Zaprezentowali się też pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej we własnej piosence do słów Wandy Chotomskiej.